Przedstawiam programator Brenner 8 Mini P. Urządzenie służy do programowania procesorów rodziny PIC firmy Microchip i korzysta z magistrali USB komputera. Na tej siance, gdzie jest gniazdo USB, mamy również lampkę zasilania oraz lampkę informującą o tym, że jest transmisja danych. Z tyłu złącze ICSP, czyli złącze pozwalające na programowanie procesorów znajdujących się w układzie docelowym. Bardzo fajna rzecz. Nie trzeba procesora wyjmować przy zmianach oprogramowania. Pierwsza noga znajduje się tutaj. Oczywiście do układu nie włączamy się bezpośrednio z takim urządzeniem, a jedynie włączamy się przy pomocy przewodu ICSP, który jest zakończony odpowiednią wtyczką. Przewód jest sześciożyłowy, chociaż tak naprawdę sygnałów jest tylko 5. Na pierwszej żyle jest sygnał napięcie programujące, na drugim zasilanie układu, trzeci masa, czwarty to jest zegar i piąty to jest transmisja danych. Nic więcej. Skoro urządzenie już się znajduje, należy je podłączyć do przewodu USB, zwykły drukarkowy kabel i można uruchomić oprogramowanie, które obsługuje to urządzenie. Oprogramowanie nazywa się USBurn. Z chwilą, kiedy to oprogramowanie się uruchamia, sczytuje dane z procesora, z programatora i stwierdza, że jest to Brenner 8 firmy wersja 0.17 i że ma wewnątrz w procesorze zaprogramowane takie rzeczy jak napięcie diody Zenera referencyjna, dioda referencyjna oczywiście Zenera oraz współczynnik podziału dzielnika napięcia, który pracuje w sprzężeniu zwrotnym. Jeżeli byśmy tego nie mieli, to w dziale Options Calibration Test można wpisać Z-Voltage, to jest właśnie napięcie diody Zenera i U-Divider, czyli współczynnik podziału dzielnika. Te dane są na nalepce wewnątrz obudowy urządzenia. Zidentyfikujemy procesor. Proszę bardzo, nie ma takiego procesora, bo też nie ma, do niczego nie jest to podłączone. Ja sobie zrobiłem taką specjalną przystawkę. Ta przystawka to jest przystawka pozwalająca na programowanie procesorów takim pozaustrojowym. Jest, składa się z złącza ZIF, kilku przyłączy dla programatora oraz jednego przełącznika. Całość na wygodnej płytce. Prosty układ ścieżek, jak widać. Zwracam uwagę na jeden drobiazg. Nóżki. Dzięki temu takie gołe ścieżki nie leżą bezpośrednio na stole warsztatowym, który niekoniecznie musi być czysty. Może się okazać, że znajdują się tam różne dziwne rzeczy przewodzące prąd i można sobie uszkodzić urządzenie. Przystawkę trzeba połączyć z programatorem przy pomocy kabla ICSP i pierwsza żyła kabla jest oznaczona kolorem, a na płytce jest oznaczona kropką. Procesor, który zamierzam sprawdzać, jest 28-nóżkowy, więc muszę podłączyć pod tą szynę i przełącznik przełączyć w kierunku 28-nóżkowca i procesor do podstawki ZIF w
wkładam w ten sposób, że noga numer 1 znajduje się przy tej kropce, jednocześnie przy dźwigni. Proszę bardzo. Jest. Próba identyfikacji. Proszę bardzo, jest. PIC 18F2550. Napięcie programujące 9,5 do 12,5 V. Sprawdzimy, czy procesor jest pusty, czy może coś w nim jest, jakiś program. Coś w nim jest, bo jest dużo błędów. Kasujemy. Teraz sprawdzamy ponownie. Pięć błędów w konfigu, którymi nie należy się przejmować. Wybieramy plik hex, którym zamierzamy procesor zaprogramować i wpisujemy hex do pica. Proszę bardzo. Zielone tło zameldowało nam tutaj urządzenie, że wszystko jest w porządku. Możemy jeszcze porównać zawartość procesora z wybranym plikiem hex. Wszystko się zgadza. Procesor jest zaprogramowany. Dziękuję za uwagę.